Cześć, witam Was bardzo serdecznie, choć w nieco ponurym nastroju, bo niestety mam dla Was takie dosyć niezbyt przyjemne wiadomości. Bardzo możliwe, że wszystkie donaty, którymi mnie wspieraliście, jak dotąd, dotychczas od początku właściwie istnienia kanału, m, przepadły. Jak wygląda aktualnie sytuacja? No, jak zapewne, chociaż nie, właściwie może niekoniecznie wiecie, no ja korzystam, współpracowałem z tą firmą Tip and Donation. Oni, oni mają jakby na no, no własną stronę internetową. To jest jakby du duża taka w sumie firma, która wiąże się. Yy, zajmuje się właśnie obsługiwaniem donatów na YouTube'ach i tak dalej, yy, komunikatów różnych. No wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Yy, I to nie tylko korzystali z niej tacy mali youtuberzy jak właśnie ja, ale również znalazło się sporo, sporo yy, większych kanałów. Yy, no i problem w tym, że ostatnio wypłaciłem sobie bo ja przez cały ten czas nie wypłacałem tej kasy właśnie, którą mi wpłacaliście, no bo no, nie było tego jakoś strasznie dużo, no więc po prostu chomikowałem na tym typu i stwierdziłem, że OK troszkę się uzbiera, to sobie wypłacę, bo nie ma sensu tak co chwila co chwila jakiś mniejszy kwot wypłacać. No i po tych trzech latach no ostatecznie przyszła pora, zleciłem wypłatę, tam się zebrało 340 zł, przy czym no po odliczeniu, no, chyba nie całe 340, po odliczeniu po odliczeniu tych Prowizji, jakie bierze dla siebie strona, no to mi mieli wypłacić 267 bodajże z kawałkiem złotych. No i zleciłem, zleciłem to, tą wypłatę. To było jakieś dwa miesiące temu, coś w tym stylu. Mam chyba na fakturze nawet, bo jakaś tam faktura się pojawiła na stronie, ja ją sobie pobrałem. No i oczywiście pieniądze do mnie nie dotarły. To jest jakby programu, że tak powiem, pieniądze do mnie nie dotarły, więc ja czekałem dosyć długo. Bo tam było napisane, że to może potrwać nawet z miesiąc, i tak dalej, i tak dalej. Na stronie zresztą mają w ogóle taki komunikat dziwny, ale to za chwilę wam w sumie przeczytam. Tylko jakby no, kontynuując tą historię, no minęły, minął miesiąc, więc ja stwierdziłem: OK, no napiszę do nich, napisałem do nich, jak to tam wygląda z tymi wypłatami nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc napisałem jeszcze raz, to tą drugą wiadomość wysłałem jakiś tydzień temu, tydzień, może dwa, nie, no dwa chyba nie, jakiś tydzień temu wysłałem tą drugą wiadomość, nie uzyskałem od nich absolutnie żadnej odpowiedzi, przy czym, no, podkreślam, że kontaktowałem się przez maila, widzę, że oni tu mają jeszcze Facebooka, właściwie kliknę na tej stronie tego Facebooka, zobaczę, co tutaj się stanie, hmm, czy w ogóle... Czy w ogóle jest, się dzieje coś na tej ich stronie na Facebooku? W każdym razie na, na stronie internetowej ich widnieje dwa ko komunikaty. Jeden dotyczy OBS-a, a drugi komunikat brzmi następująco. Uwaga! W związku z awarią systemu teleinformatycznego oraz zmianami organizacyjnymi naszej firmy wypłaty zlecone po 19.06.2020 zostały zwrócone na konta użytkowników. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne zlecenie swoich wypłat w celu prawidłowego zaczytania i ich realizacji. Czyli teoretycznie, jeżeli wypłaciłem tą kwotę po 19.06, a wypłaciłem ją po 19.06, wówczas te pieniądze powinny wrócić do mnie na konto na stronie Tip and Donation. Nie wróciły. Przynajmniej ja ich nie jestem w stanie znaleźć w tych wszystkich panelach, jakie tutaj funkcjonują. Jak biorę finanse, wypłać, to mi się pojawia tylko ostatni donate. 3 zł od jednego z Was. Za który oczywiście dziękuję, ale przypuszczam, że on także ostatecznie przepadnie. W każdym razie. W każdym razie, no, no, tak jak mówię, zero kontaktu. No, pisałem do nich po to, że mo może to gdzieś jest, może to gdzieś wróciło rzeczywiście na tą stronę, tylko ja po prostu tego nie mogę znaleźć. Więc pisałem pod maila help.małpa.tad.ekspert, który się pojawia tutaj na stronie, pisałem właśnie pod ten konkretny adres, żeby się po prostu dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Nie uzyskałem absolutnie żadnej odpowiedzi. Sprawdzam w tym momencie Facebooka, mogę do nich na napisać wiadomość. Nie będę tego w tym momencie robił, ze względu na fakt, że no, po prostu skończę dla Was odcinek i wtedy do nich napiszę, napiszę na Facebooka, chociaż myślę, że to także się jakby zostanie kompletnie zignorowane. No i jakby nie wiedziałem o co chodzi, kurczę. No bo dwa miesiące mijają, moje pieniądze przepadły, więc zacząłem szukać o Triple Donation po prostu w internecie i. Znalazłem bardzo, jakby nieciekawą, tak naprawdę. Miałem powiedzieć ciekawą, ale absolutnie nieciekawą informację. O, widzę, że wykop. Mamy na wykopie coś, ale nie. Na bezprawniku. Wypłata stipend donation. Brakuje 20 tysięcy z charytatywnej. Czekajcie, bo mi się otwar... otwiera strona. 20 tysięcy złotych, które widzowie kanału sportowego wpłacili na cele charytatywne. Działalność firmy może wzbudzić wątpliwości. Wzbudzać wątpliwości. Przeczytałem ten artykuł, ja go Wam podlinkuję w opisie, nie będę Wam go tutaj czytał po kolei, no ale wszystko wskazuje na to, że firma po prostu bankrutuje. Opcjonalnie, celowo jakby nie wypłaca, nie wypłaca ty, tych donate'ów, ale wydaje mi się, że jednak bankrutuje. No to by się wiązało jakoś z tymi zmianami organizacyjnymi, które niby miały w firmie jakby zaistnieć. No i, i, i co ja mam tutaj szczerze powiedziawszy dodać? No nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. No jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że jeżeli znacie kogokolwiek, jakiegokolwiek oglądacie, bo wiecie, no ja jestem pewny, że Wy nie tylko oglądacie mnie, ale też chodzicie po YouTubach i znacie jakichś innych YouTuberów. Jeżeli znacie kogokolwiek, kto korzysta właśnie z usług type Donation, to piszcie im wprost, żeby przestali, bo no tutaj coś śmierdzi po prostu. Ja nie mówię, że type że Donation to w tym momencie są złodzieje albo bankruci, bo tego jeszcze nie wiemy oficjalnie, e, mimo że te moje pieniądze prawdopodobnie przepadły. E, to tak samo tutaj widzę, że w przypadku kanału sportowego. E, tutaj widzę, że Mateusz Borek na Twitterze, w sumie przeczytamy. Film o Donation z Krakowa. Czy pomyliliście... Nie, pomyliliście odwagę z odważnikiem? Pan Filipowicz nie raczy od tygodnia odebrać ani oddzwonić. Ogarnijcie się, oddaliśmy nasze pamiątki, by wesprzeć chorych ludzi, a wy od miesięcy nie przelewacie środków. Nie jest wam tak zwyczajnie wstyd? Krzysztof Stanowski, firma Typen Donation, miesięcy. odpowiedział chyba na tego tweeta. Ja nie znam Twittera, ale wydaje mi się, że to jest odpowiedź. Firma Typen Donation. Yy, yy, ta spółka Zo, yy, ale pokoju 32A Kraków od miesięcy nie wypłaca pieniędzy, które wyp yy, wpłaciliśmy podczas zebrań zarządu na kanale sportowym na cele charytatywne. Nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonu. Ich strona, a więc usługi, wciąż funkcjonuje. Tak, no to jest właśnie, to jest właśnie przede wszystkim problem, że te usługi w dalszym ciągu funkcjonują. Jak teraz będziemy oczywiście robili streamy, to ja yy, donaty jakby wyłączę. O tym za chwilę zresztą powiem, ale. No, tak jak mówię, wszystko wskazuje na to, że albo to był po prostu przekręt, albo firma zaczęła bankrutować. Pobili się może, pochłócili się między sobą właściciele, to się zdarza. Firma się rozpadła, czy coś w tym stylu. I zwyczajnie, zwyczajnie no nie ma kto tych pieniędzy wypłacać, bo jest Saigon tam straszny w środku i tyle. Nie wiem, autentycznie nie mam pojęcia, bo oczywiście z tą firmą Tip Donation absolutnie żadnego kontaktu nie ma. Poszukam, czekajcie jeszcze tutaj. Tutaj. Na wykopie coś było. Zaraz zobaczymy, co na wykopie na ten temat piszą. No, Ale jak to nie wypłacał pieniędzy? Przecież rekord widzów na YouTube. A, pierdoły. Na razie pierdoły widzę. Na wykopie, więc. Szczerze powiedziawszy, gdyby nie ten post, gdyby nie ten post, który się pojawił na bezprawniku, no to ja bym kompletnie nic nie wiedział. I teraz no, ja, ja planowałem tak naprawdę powództwo cywilne, tylko że przez sądy, to jest po prostu dosyć niezbyt skomplikowany proces domyślam się, że domyślam by się, domyślam się jakby się to zakończyło, bo 260 zł no po to żaden jakby komornik nie sięgnie oczywiście. Więc to pewnie by gdzieś tam przechodziło później w ostatecznym rozrachunku od od firmy windykacyjnej do firmy windykacyjnej, i ostatecznie te pieniądze by tak czy inaczej przepadły. Niestety w Polsce tak to wygląda, że małe kwoty można tak naprawdę kraść dosyć, dosyć bez większych trudności przez internet i ciężko to później wyegzekwować. Więc wydaje mi się, że, że, że te pieniądze tak czy inaczej przepadły. Może ta firma jakoś się ogarnie, ale szczerze w to wątpię. I po prostu, no tak jak mówię, kluczowy przekaz tego dzisiejszego odcinka to, to, to właśnie jest, jest to, żebyście. Informowali wszystkich, którzy korzystają z usług tej firmy, żeby jak najszybciej z nich rezygnowali. Bo, bo kto wie, czy oni nie trafią także. Mm, także właśnie, nie, nie staną się także kolejnymi ofiarami. No i co? No ja no, nie, wiem, nie wiem, co tu powiedzieć szczerze mówiąc, no jakby. 260 zł, ja z tego powodu nie umrę z głodu. No, powiedzmy sobie szczerze, dla mnie problem większy, jakby stanowi fakt, że to de facto nie do końca były moje pieniądze, tylko wasze, które przelaliście mi na wsparcie, właśnie na prowadzenie kanału. I to mnie gryzie, szczerze mówiąc, bo, no, 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 no właśnie, no rozumiecie chyba, mam nadzieję, o co chodzi. To mnie, to mnie dosyć gryzie, bo, no tak jak mówię, to była w sumie wasza kasa. No, mogłem ją wcześniej zdeponować, chyba, chyba, bo nie wiem od ilu tam kwot można wypłacać te pieniądze, ale. No mogłem w sumie wcześniej nie ufać temu portalowi i, i, i tyle, a, a niestety niestety za bardzo mu zaufałem i to był błąd. No cóż, cóż poradzić, cóż poradzić, no, no nic, no w tym momencie usuwam oczywiście jakakolwiek tutaj współpraca z tą firmą już nie wchodzi w ogóle w grę, nawet jeżeli odzyskam te pieniądze, to absolutnie nie wchodzi w grę z nimi współpraca jakakolwiek. Mm. Ale, ale, no, jakby teraz jedyną opcją wspierania tak naprawdę kanału jest ta opcja wspierania na YouTube. I bardzo możliwe, że tak zostanie przez dłuższy czas, bo nie wiem, czy będę chciał jakikolwiek takiej firmie na, na chwilę obecną zaufać. No, a z Google wiem tyle, że oni mi na pewno kasiory wypłacą. Więc to, co będziecie mi wpłacać, to po prostu do mnie trafi, rzeczywiście. Plus, no, mają niższe tak naprawdę prowizje, więc. To jest, to jest inna sprawa. Ale no, to, to, jakby, to jakby nie zmienia faktu, że kurczę. Naprawdę mm, strasznie, strasznie mnie to zirytowało, jak, jak, jak to do mnie dotarło, jak to wygląda sytuacja. Bo tak jak mówię, to była wasza kasiorka, którą mi wpłacaliście wspierając mnie, ale no, jakby nie patrzeć, wasza. No, i trochę z mojej winy to wszystko poszło w diabły. No, trudno, bo oczywiście nie, nie sposób było przewidzieć, że to w ten sposób będzie wyglądało, ale no, jednak można było w sumie zachować większą ostrożność, wypłacać tą kasę częściej. No, ale tak jak mówię, to jest 260 zł. Ja z tego powodu z głodu nie umrę. No, zdecydowanie pan Mateusz Borek i ekipa kanału sportowego oni mają poważny problem, bo jeżeli firma jest bankrutem, albo to jest jakiś po prostu gruby przekręt, gdy jeszcze miał być w ogóle na akcję charytatywną. No właśnie. No to, to, to chyba pozostawię bez komentarza, no bo jak niby to skomentować. Tak. Czyli, no mówiąc krótko, na zakończenie nagłaśniajcie to, po prostu to nagłaśniajcie sprawę, bo nie chcę, żeby się więcej osób na to nacięło, ale przypuszczam, że to już i tak jest jakby pozamiatane, że i tak dużo, dużo więcej kanałów będzie teraz wychodziło, które, które z, ty, z tego powodu pieniądze straciły. Ewentualnie, piszcie w komentarzach, jeżeli znacie kanały, które dalej korzystają i, i dalej im te pieniądze jakby na konta przychodzą. Może tak jest, może, nie wiem, może tylko y, rzeczywiście mają jakiś zastup, mają jakiś poważny kryzys, yy, no co nie zmienia faktu, że oczywiście no 20 tysięcy na kanał sportowy to jednak Duża kwota na akcję charytatywną, to to jest strzał w kolano, ale może rzeczywiście mają po prostu jakiś kryzys, i czy niektóre kanały rzeczywiście dalej korzystają z ich usług i te pieniądze dostają. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to w tym momencie wygląda, bo oczywiście żadnych komunikatów od Tipendonation Donation nie ma, żadnego oficjalnego. Jedyne oficjalne, jakby oficjalna informacja pojawiła się właśnie to, co uwaga czytałem, nie? że opóźniona będzie ich realizacja i one wrócą niby na konto Tipendonation Donation. Nie widzę, żeby wróciły na chwilę obecną. Nikt mi nie jest w stanie wyjaśnić, gdzie ewentualnie można je znaleźć, bo oni oczywiście się absolutnie nie odzywają do nikogo, więc. No, no, powtarzam się, no powtarzam się, ale nie mam nic więcej do dodania, naprawdę. Naprawdę, nic więcej tutaj do dodania nie mam. Tyle, kończymy dzisiejszy odcinek, taki bardzo, bardzo przykry szczerze powiedziawszy. No, ale tak to jest z, z internetem. To tak to jest z internetem. Tutaj oszustów i, i, i złodziei jest, jest mnóstwo. Nie mówię, że tip and Donation, żeby nie było. Nie mówię, że oni są w tym momencie złodziejami, chociaż moich pieniędzy nie ma, więc prawdopodobnie zostały ukradzione, ale jeszcze w tym momencie nie mówię. E... No, ale wszystko wskazuje na to, że jednak te pieniądze zostały po prostu ukradzione. Nawet jeżeli firma zbankrutowała, to jednak to nie zmienia faktu, że pieniądze zostały ukradzione. Tak. 对了，对了、uh，呃。 No cóż, odcinki będą normalnie, wszystko, no, jakby z mojej perspektywy nic się nie zmienia. Wszystko będzie normalnie i, i, i wszystko będzie w porządku. Yy, wspierać kanał przez donaty w żaden sposób na razie nie będzie się dało. Jedyną opcją, którą, którą będzie, tak jak mówię, jest ta opcja wspierania, która mi osobiście się bardzo podoba, bo automatycznie was zaznacza jako wspierających i to jest widoczne po prostu, ale żeby się wyświetlały jakieś komunikaty podczas grania, no to tego nie będzie, mimo że właśnie Winged sporo z tego korzystał. Yy, yy, no, to niestety tego nie będzie na chwilę obecną, bo no na razie z żadną inną firmą na pewno tutaj nie będę współpracował, bo no nie chce mi się autentyczne, na razie mi się nie chce, póki się to nie wyjaśni. I tyle z mojej strony. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkie linki Wam postaram się wrzucić nie w opisie, tylko w komentarzu. Po prostu przypnę komentarz pod filmem. I tyle. No, dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.